Teraz gdzie tutaj jest zejście? Nie wiem, idę za śladami. Widzę, że dróżka dość dobrze wydeptana. To oznacza jedno. Albo nie będzie nic. Kurde, co tu było? Drobina. A tam już jest jakiś dworek. O kurde. Coś tutaj jest nie tak. Widzimy jakiś duży posąg. Wchodzili tutaj. Uważnie tak jest, że jak już gdzieś wejdę przez okienko, to za chwilkę okazuje się, że drzwi główne otwarte. Kurde, czy coś tutaj będzie w ogóle? Miejsce mi się podoba, ale czy my tam wejdziemy? O kurde, jakiś hangar. Hangar wypełniony różnymi przedmiotami. Wszystko się sypie. Ciężko powiedzieć. Wygląda jak na jakiś garaż, hangar. I różne przedmioty tutaj można zobaczyć. Filtry. Części samochodowe. O kurde. Instalacja. Śrubki. Dwa samochody. Jaguar. I tu jest jeszcze jakiś. Zastanawia mnie, czy to coś przed nami, ten zameczek, jest opuszczony. Czy raczej nie. Tutaj Mercedes 230. A tutaj Jaguar. Gdzie my jesteśmy? Ciężko powiedzieć. Meble. Kurde, co tu jest? Jakieś samochody tam stoją. Naprawdę to nie wiadomo, gdzie można wejść. Zobaczcie, jaki sprzęt. Tłumik jakiś sportowy. Skrzynka z narzędziami.
Co tu jest? Najgorsze jest to, że nie wiem, czy mogę się tutaj swobodnie poruszać, czy nie. Widzę tam jakieś auta. Nie wiem, czy to są stare auta, czy nowe. Kurde, chciałbym się dostać do reszty budynków. Tutaj jest dziura, ewidentnie można tędy wyjść i przemieścić się. Ale martwi mnie ten obiekt z drugiej strony. Jest jedno takie nowsze auto. Z tego co widziałem. To nam zależy, żeby tam dojść. Lub tam. Jest otwarte. Zamkniemy. O kurde, zobaczcie ile rowerów. Nie są nawet poprzypinane. Spokojnie można odjechać. Perkusja. O kurde. Co tu mamy? Rihanna. Płyty CD. Namioty, stoły, sanki. Ewidentnie te pomieszczenia robią za magazyn. Wejdziemy do góry, o ile się da. Może z góry obczajmy sytuację. Strasznie śmierdzi stęchlizną. Tutaj raczej nikt nie zagląda. Kurde. Co to jest? Kasetony. Kilkanaście kartonów. Kasetonów. Dobra, tam nic nie ma. Tutaj mogą nas sąsiedzi widzieć. Co to jest? Ciężko powiedzieć. Tutaj mamy mały rowerek i wejście na poddasze, ale tam już nie będziemy wchodzić. Kurde, jakie nietypowe krzesła. Z gałęzi. Ze skóry, o kurde. Dobra. Powiem wam, że bardzo tajemnicze te miejsce. Widzę, że tutaj ewidentnie wszędzie jakieś magazyny. Chyba tu zamieszkało jakieś zwierzę. Zrobiło sobie legowisko. Kurde, nie ma końca. Ale radio. O kurde. O, tutaj sufit się już zawalił. Trzeba uważać.
No, drugie zejście. Kolejne rowerki. Shadow, cień. Odnoszę wrażenie, że troszkę przechylona jest ta podłoga. Opryskałem się wodą. To nic, woda zaraz wyschnie. Teraz musimy tu zobaczyć. Ktoś idzie. Dwa pieski. Boże, tam gościu z pieskami. Tam są dwa piękne auta. Zobaczcie. Tylko nie wiem, czy mogę tam podejść, czy nie. Jakiś gościu szedł. Chyba tędy normalnie można chodzić. Z pieskiem sobie szedł. Tutaj Mercedes. A na dole to nie było ładne. Kiedyś był ładny, teraz już troszkę zdewastowany. O, gościu sobie wyszedł tam. Czyli można tędy chodzić. Dobra, to ja sobie spokojnie później stąd wyjdę. Idziemy najpierw na dół. Tu zauważyłem, że jest jakieś przejście. Tylko czy schody wytrzymają mój ciężar? Wyglądają tragiczne schody. Barierka już nie działa. Naprawdę w tragicznym stanie. Ale może będzie szło przejść dalej. Chociaż nie widzę przejścia tutaj. Kurde. Będę musiał się wracać. Dobra. Chodzę do góry z powrotem. Powoli. Bardzo powoli. Bardzo powoli. Się trzyma. Dobra. Udało się przejść. Schodzimy na dół. Przejdziemy się spacerkiem tam dalej. Kogo? Ładne rowerki. Mam nadzieję, że się nie zmarnują tutaj.
zamek. Tu mamy jaguara. Wow. Anglik. A tu co? Środki czystości. To chyba wszystko należy do tego zamku. Zobaczcie, że całość jest najprawdopodobniej na terenie tego pięknego zamku. Tak mi się wydaje. Są tam dwa niesamowite samochody. Zobaczcie, tutaj jest posiadłość taka z boku, ale jest dodatkowa brama i to mnie zastanawia, czy to należy wszystko do właściciela tego zamku. Nie wiem, czy w ogóle mogę sobie tak chodzić tutaj, ale jednak to zrobiłem. Zobaczcie, jakie drzewo. Piękne samochody. W tym momencie chyba zakończymy eksplorację. Myślę, że to jest dobry moment. Na tle tego Mercedesa zakończymy eksplorację. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.